Dziś przygotuję kolorową sałatkę makaronową, która może się sprawdzić w wielu okolicznościach. Do jej przygotowania potrzebuję makaron penne, salami w plastrach, sos sałatkowy włoski Knorr, czerwoną i żółtą paprykę, natkę pietruszki, czerwoną cebulę, olej z pestek winogron, oliwę z oliwek oraz wodę. Na początku gotuję makaron w lekko osolonej wodzie. Następnie odcedzam go i skrapiam oliwą z oliwek. Papryki kroję w paski, salami w cienkie paseczki, a cebulę w piórka. Do dużej miski wlewam olej z pestek winogron, wodę i dodaję sos sałatkowy Knorr. Wszystko dokładnie mieszam. Teraz dodaję pokrojoną paprykę, cebulę, salami, ugotowany makaron oraz posiekaną natkę pietruszki. Całość mieszam ze sobą i przekładam sałatkę do salaterek. Smacznego!